Z krawędzi dachu budynku na wysokości 20 metrów pionowo w górę wystrzelono piłkę z prędkością 15 metrów na sekundę. Wysokość piłki nad ziemią po czasie T opisuje wzór. H, czyli wysokość, równa się minus 5T kwadrat plus 15T plus 20. Po jakim czasie piłka spadnie na ziemię? Dobrze, więc tak. Teraz, dlaczego ten wzór opisuje wysokość piłki na ziemię? Jakie tutaj założenia upraszczające są poczynione? To o tym w tym filmie nie będziemy mówić. To musicie obejrzeć jakiś film o rzucie pionowym w dziale fizyka. My tutaj przyjmiemy ten wzór, że zadany, prawda? Mamy taki wzór, czyli wiemy, jak wysokość nad ziemią zależy od czasu, czyli ta wysokość jest funkcją czasu. No i pytają nas, po jakim czasie piłka spadnie na ziemię, czyli kiedy ta wysokość będzie równa 0. No, czyli H tutaj oznacza wysokość nad ziemią. Wobec tego nasze zadanie polega na rozwiązaniu równania. Jakiego równania? Minus 5t kwadrat plus 15t plus 20 jest równe 0. 0 oznacza tutaj wysokość 0. No dobrze, czyli mamy takie równanie. Może widzimy, że wszystkie te trzy współczynniki dzielą się przez 5, więc może podzielmy to równanie przez 5, żeby mieć trochę mniejsze liczby, łatwiej nam będzie podnosić do kwadratu i tak dalej, czyli stosować wzór na pierwiastki równania kwadratowego. Czyli tak, minus t kwadrat plus 3t plus 4 równa się 0, czyli mamy do czynienia z równaniem kwadratowym, więc tutaj przypomnę jeszcze raz, jak mamy równanie kwadratowe ax kwadrat plus bx plus c równe 0, a nie jest równe 0, no to wzór na pierwiastki jest tak. Liczymy deltę czyli wyróżnik b kwadrat minus 4ac. Jeżeli on jest większy równy 0, to mamy dwa rozwiązania równania kwadratowego. X równe minus b plus pierwiastek z delty przez 2a i x równe minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Dobrze, czyli to jest nasze równanie kwadratowe, czyli tak, to jest a, to jest b i to jest c. Wobec tego tak, delta jest b, czyli 3 do kwadratu minus 4 razy minus 1 razy 4. To jest 9 plus 4 razy 4, czyli 16, zatem to jest 25 i pierwiastek delty jest 5 i otrzymujemy nasze rozwiązania, czyli tak, t1 to jest minus b, czyli minus 3 plus 5 przez minus 2, minus 3 plus 5 przez minus 2 to jest 2 przez minus 2, to jest minus 1 i t2 równa się minus 3 minus 5 przez minus 2 i to jest co? Minus 8 przez minus 2, czyli 4. No dobrze. I wobec tego mamy dwa rozwiązania. No, jaka jest odpowiedź na nasze pytanie tutaj? Po jakim czasie piłka spadnie na ziemię? No oczywiście interesują nas rozwiązania te dodatnie. Jaki jest sens tego rozwiązania te ujemne? To również na pewno jakiś film z fizyki o rzucie pionowym opisuje znaczenie tego drugiego rozwiązania, a rozwiązaniem naszego zadania jest t równe 4. Czyli odpowiedź jest po 4 sekundach. Na czas mamy podany w sekundach. Odległość jest w metrach. Ważne są jednostki, czyli t
ta piłka spadnie na ziemię po 4 sekundach od wystrzelenia.